Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich. Bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie Speedrena 6.0. Jest to trzeci odcinek, gdzie komentuję ruchy, analizuję partie, jeżeli będą według mojego uznania ciekawe. Zapraszam serdecznie na spokojnie sobie tutaj analizujmy partie. Więc tak, przeciwnik E4, my zagraliśmy C5, skoczek C3, skoczek C6, skoczek F3. No ok. No i w tym y, momencie można zagrać bardzo różnie, bardzo różnie można zagrać. Mogę zagrać skoczkiem na F6, w sumie chyba tak zrobię. Jeżeli nastąpi ruch e5, co się narzuca, skoczek G4 i atakuje tu pionka. W momencie, gdy hetman będzie tego pionka bronił, gram hetmanem i tego pionka atakuje trzy razy, on go dwa razy broni i nawet jak mi skoczek zaatakuje na B5 albo na D5, to hetmanem na B8, ale koncepcja się zmieniła. Przeciwnik zagrał gońcem. No i teraz zastanawiam się nad takim ruchem, żeby spróbować zamieszać trochę w pozycji. Tak zrobimy z uwagi na to, że chcę wybić tego gońca. A jeżeli właśnie skoczek wybija i to się też dzieje, to mam po prostu zbicie pionka za friko. No więc tam też e5 oczywiście można było zagrać, no ale to pomijam. Aha, moment, moment, moment. Przecież tutaj jak ja zbiję, to on zbi... Ale on Hetman B6 z atakiem, jak ono broni tutaj. No będzie się działo, dobra. Zagrajmy, bo zawsze mogę to zmienić. Zawsze mogę zagrać. Aha, okej. Okay. No to widzę, że przeciwnik po prostu nie chciał e, tego pionka atakować. No, myślę, że naturalnym posunięciem będzie Hetman B6. Przy okazji bronimy, ale też e, atakujemy, więc łapię jakieś tam tempo. Chyba, że goniec odejdzie tyle, że zablokuje tego pionka, więc sobie spokojnie odejdę i. Będziemy sobie tu świetnie funkcjonować. Taki ruch jeszcze jest w sumie ciekawy. Z uwagi na to, że jak on zbije tu, to ja tam, tam, tam i zdobywam figurę. Możliwe, że na to wpadnie w pułapeczkę przeciwnik. Skoczek C5, myślę, że jest jeszcze lepszy. O, no właśnie, o tym mówię, zobaczcie, podstawki. No Na tym poziomie niestety się te podstawki tutaj dzieją często. Więc fajnie wysunąć czasem figurę, która może zaatakować przeciwnika. Oczywiście ten goniec mi nie ucieknie, więc ja sobie chwilę poczekam. Zagram sobie... W sumie tak mogę zagrać. On mi może dać szacha tu. Tak, zagram w ten sposób, żeby goniec mógł być rozwinięty. Bo finalnie będę chciał tego gońca zbić. Zdążę to zrobić. Nawet jeżeli skoczek zagra tutaj, to spokojnie E6. A goniec będzie chciał przejść tędy. Myślę, że E6 nie ma się tutaj co wygłupiać. Tak duża przewaga w tym momencie gwarantuje mi tutaj e, na pewno gwarantuje zwycięstwo, czy, czy, czy zwyciężymy, czy nie no to już druga kwestia. Oczywiście wybijam gońca mając przewagę. Hetman możliwe, że może tu nawet zbić, więc myślę, że spokojnie goniec D7 tu się wszystko broni goniec na D6, krótka roszada, no nic prostszego w tym, w tym momencie, nawet można tu zagrać, w sumie to będzie chyba też dobry ruch, z uwagi na tempo ataku na wieżę, wieża odejdzie, zrobimy sobie roszadę, tak jeszcze może przeciwnik w sumie zagrać, tego chyba nie chcemy, mogę wrócić, zaatakować tego skoczka, a już siła z linii C została um, zdjęta na ten moment, na ten jeden ruch, w momencie, gdy skoczek zagra tutaj, a zobaczcie, on mnie próbuje tam atakować. No dobra, myślę, że Roszada tu się król broni sam. Niczego się nie boimy. Myślę, że konsumpcja w postaci Hetman D4 będzie ok. Bardzo możliwe, że przeciwnik zagra tutaj i tak. I będę mógł zdobyć jakość, gdyż nie ma takiego posunięcia. Hetma... Goniec broni, nie ma ataku bezpośredniego na mata. Czy znaczy tutaj pewnie pozycja nie wymaga jakiegoś ogromnego komentarza? No, zobaczcie, przeciwnik jednak w tę pułapkę wpada. Nie dzieje się tutaj nic absolutnie złego, wręcz przeciwnie, mamy pozycję wygraną, totalnie wygraną. Zawsze też w jakiejś tam konfiguracji, w momencie możemy wybić tego pionka i bronić też na G7, w razie czego. Takie rzeczy też starać się trzeba dostrzegać, znaczy no to wynika z praktycznej gry oczywiście, umiejętności. No, Hetman zagrał na F3, sprawa prosta, konsumujemy wieżę. Tyle w temacie. W następnym ruchu po prostu zbijam pionka i tyle. Chyba, że Hetman zagra tutaj, co jest jak najbardziej prawdopodobne. Więc będę musiał zagrać G6, tak, tak, dobra, G6, Oczywiście tam i tam może przeciwnik zagrać. Ja mogę w sumie tak, on może dać szacha, mogę wrócić. To chyba będzie nawet lepsze. Z uwagi, że skoczek się oddali. Ja zagram sobie tutaj. Hetman nie wchodzi na F6. Mata nie ma. Okej, okay, przeciwnik jednak decyduje się na taki zabieg. Ja spróbuję sobie ha, bo mam też taką opcję zbicia. Król, Hetman D6, skoczek się zasłoni, F6. On musi zbić tam. To się chyba też kalkuluje. Nie, w sumie nie. W sumie to chyba tak nie zagram. Bardzo mnie też kusi takie posunięcie. Nie muszę tego wykonywać. Mogę zagrać prosty ruch, który daje mi zwycięstwo bez dwóch zdań. Nie, no tak, nie będę się wygłupiał, bo jeszcze tam koniec d3 chodził mi po głowie. Ale tu myślę, że nie ma co kombinować. Tutaj grozi jakiś szach, tu wtrącenie, więc mam wtrącenie go nieco na D3. O, w tej kolejności można sobie zagrać zachowując dwie figury. Jeszcze jakiś taki ruch, ale nie, to, to, to nie działa. Tu się wszystko broni. Działa wszystko jak trzeba. Jedyne, jedyne co to skoczek, może zbić tam pionka. Tutaj, 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 obojętnie. Chociaż no, nie obojętnie, bo jak zbiję tu, no to zbiję wieżę, grożąc matem. No właśnie, jest bicie z szachem, więc tutaj odbić to należy. No i goniec w 5 z obroną. No dwie figury więcej. No to zresztą widać. E, no i cóż, e, co mogę powiedzieć? No G4 będzie groziło na pewno. Mogę w sumie zbić tutaj, król odejdzie zagrać H5, tak też zrobimy. H5 zagram po to, żeby nie było takiego ruchu. Jeżeli on zagra G3, no to rzecz jasne ja wybiję, no ta figura więcej, dwie figury więcej dają mi tutaj tę ten, e, ten przywilej. Poświęcenia figurki, więc tu się nic złego nie dzieje. Jest w porządku. No, przeciwnik podstawia. Dobra. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. No i mamy ruch E4. Zobaczymy, jaki debiut. Karokan, ok. No to niech będzie ruch D4, posunięcie D5. Mamy tutaj wiele możliwości, możemy to wybić, grać przez atak panowa C4. Można wybić, wybić, zagrać ciekawy ruch, hetny, goniec D3, H3, skoczek F3. Można przepchać, można grać skoczek D2, skoczek C3. Przepchamy. Ja lubię tutaj zamknięte pozycje. Wydaje mi się, o ten ruch jest też grywany i tutaj przeciwnik już łapie swego rodzaju y, jakąś tam swoją grę. Wybijemy to. Ja powiem szczerze, teorii po C5 nie znam. Gram na czutkę y, i zobaczymy, jak mi to tutaj wyjdzie. Przeciwnik będzie grał potem E6 y, bez dwóch zdań. Skoczek F3 chyba trzeba wyprowadzić po prostu, jeżeli taki ruch. Myślę, że na siłę będę próbować tego... Aha, dobra, zagrałeś tutaj. Yy, ma to sens. Goniec na B5. Szach groźny, bo skoczek C3. A! Tu jest posunięcie. Już nie jest. Ale to chyba też nie działało finalnie. Chociaż może działało. Możliwe, że podstawiłem. Gram B4. Na, na siłę będę próbować tutaj bronić. A, będę bronić pionków. E, na siłę. Spróbujemy, czy to się w ogóle nam e, uda. No i goniec na G5. Spróbujemy powiązać wszystko. H6 goniec, H4, G5 goniec, tu i od razu broni. Tak nie można. Hetman C7, czyli tutaj bezpośrednio mnie atakujesz. No tak. Um, więc skoczek z B na D7, z B na D2. Jak najszybciej tego skoczka wyprowadzę. Skoczek F5. Dziwne, dziwne zagranie według mojej oceny. Tutaj jakiś ruch grozi. Dobra, robimy Roszadę. Jak zagra przeciwnik tutaj, to będę miał możliwość w sumie to już nie wiem jaką. Gramy tak. Uciekam i bronię przy okazji pionka. Na siłę chcę te pionki obronić. Zawsze tutaj trzeba grać przez A5. Dziwię się, że przeciwnik tego nie wykonał. I teraz C3, żeby piona B4 bronić. Już tutaj widzimy, że związanie nie działa. Chociaż ciekawe jest to, że zawodnicy zawodnik zagrał karokana w ten sposób no pewnie widział jakieś pierwsze ruchy ale y, ja tu podszedłem tak y, mało poprawnie prawdopodobnie nie można bronić tych pionków y, bo y, tracimy czas na rozwój y, według mojej oceny oczywiście to by trzeba było spokojnie sobie przeanalizować ale no właśnie cofanie się figurkami to już zwiastuje y, dobre tutaj chyba Dobre rzeczy w moją stronę. No przeciwnik musi wybić, bo dostanie widły. No i po wybiciu solidnie bronię pionka, skoczek bez sensu, że wrócił. No i koniec D3. Lepszej opcji chyba nie ma. Grozi bicie, potem kolejny pionek może być zdjęty i tyle w temacie. Chociaż ten skoczek się nieco plącze, możliwe, że. O! No właśnie, no to jak skoczek zagrywa tu na E6 nie stanie, to spokojnie chyba mogę, no bo zaraz, jak zagram tak, on tutaj w sumie taki ruch jest ciekawy, tak tak, tak, bicie, bicie tu wisi tak bym chciał zagrać, ale tutaj zbiję nie no, pójdźmy chyba na prostą grę, chociaż, kurczę bo mogę też spokojnie wieża E1 zagrać i czekać a obra, zbijmy. Chyba wzięcie drugiego piana jest po prostu bardzo korzystne. Według mojej oceny, żadnych gruźb, nawet G5 nie działa. Za chwilę proste wyprowadzenie wieży. No jak mamy możliwość chyba grania prostych szachów z przewagą materialną sorki, to wydaje mi się, że trzeba z tego korzystać. Hetman C4, zawsze po tej diagonali sobie fajnie stoimy. Wieża E1, wieża D1. Ruch E6 grozi też już. No właśnie, a tu bicie w przelocie chyba. Chociaż szkoda mi bić chyba w przelocie. Chyba nie ma sensu. Wrócę sobie. Pionek wolny zostaje. Edman E2 tutaj dobrze bronimy. No i za chwilę jakaś tam wieża D1. Jak A5 to też pionek tutaj wisi, ale też A3 można podeprzeć. Nic się nie dzieje. Pełna kontrola. To jest ważne, żeby trzymać tutaj przeciwnika na e, jakichś swoich warunkach. No i próba zwykłych wymian. No, jeżeli nie musimy się tutaj tak bardzo mocno zastanawiać, skoro tam znamy swoje jakieś podstawowe, podstawowe rzeczy do, do rozgrywania partii. Tak. No, w, oczywiście każda sytuacja jest inna. A zawsze. Te figury czy piony też mają różną wartość w danej sytuacji. No, w wypadku, gdy tutaj jest przewaga materialna, pionkowa, dwóch, dwa pionki więcej, no to, 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 to sytuacja jest chyba prosta do oceny, wymieniać. Ale to też nie jest tak, że zawsze i za wszelką cenę, to mówię, to wszystko zależy od sytuacji, dlatego też nie jest tak do końca prosto wszystko łatwo w szachach wytłumaczyć. Pewne rzeczy trzeba przepraktykować i wyczuć. Król zagrał tutaj, to zostawimy pułapkę. Hetman E3 z opcją na H6. Mógłbym oczywiście wybić, chociaż też było ciekawe takie zagranie. Tutaj, tutaj, ale to już taka chyba nonszalancja. Niepotrzebne ryzyko, żeby dodawać jakość, choć też pewnie byłoby świetnie. No dobra, przeciwnik już widzę, że zauważył te opcje. Taki ruch. Hmm. W sumie dlaczego nie? Otwórzmy gońca. Tu wybijemy sobie, on będzie zmuszony chyba do wymiany skoczek na E5 i otwieramy pozycję Czarnego Króla. E6, on się musi martwić. Zobaczcie, no i przeciwnik nie zauważył. Hetman został zdjęty i po zawodach. Ojej, klika mi się przegląd partii niepotrzebnie. Przejdźmy dalej. Posunięcie E4, zobaczymy znowu jaki debiut. E5, dobra. Skoczek F3, skoczek C6. No ja tutaj jestem zwolennikiem na takim poziomie do 1500, powiedzmy, grać partię szkocką czy gambit szkocki. Są to debiuty otwarte, ciekawe, ostre, które mogą sprawić przeciwnikowi, myślę, że trochę problemów. Wybił skoczkiem, a to ciekawe sprawa jest prosta wybijamy to wszystko do końca. Hetman w centrum nie stoi źle, bo już skoczek go nie atakuje, a po zagraniu C5 robi się słabość na D5, więc jest świetnie. Prawdopodobnie D6 ja myślę, że po takim ruchu naturalnie gonie C4 skoczek na C3. Lepszych chyba tutaj zagrań nie ma. Znaczy, yy, w debiucie no w sensie zagrań nie ma mam na myśli wyprowadzać prosty, w prosty sposób figury. Skoczki jak najszybciej, według mnie, tak ogólnie mówiąc, z uwagi na to, że gońce już mają zasięg, nawet jak jeszcze nie zostały wyprowadzone. No i prosta rzecz. Goniec na G5. Ok, no i tutaj myślę, że zrobienie roszady jest ok. Trzeba pamiętać o takich pułapkach, ale to teraz nie działa. Zagrajmy sobie nietypowo, chociaż F4 też jest ciekawe, ale myślę, że taki ruch jak on H6, ja tak, on zbije, zbije. No, no, mogą być to ciekawe rzeczy. Oczywiście ja tutaj ponoszę teraz ryzyko takiego posunięcia. Znaczy zawsze mogę wrócić i się nic nie dzieje. Tyle, że... Mnie bardzo kusi. Po takim zagraniu zagranie F4. C5 w ogóle chyba nietrafione posunięcie. Zupełnie. Taki ruch jeszcze wiąże się z poświęceniem. Można się zastanowić. Myślę, czy goniec E2, czy F3 że koniec na C4 byłby świetny. Również dużo jest dobrych też opcji. Zobaczymy jak się przeciwnik zachowa, to wszystko zależy od tego jak on zagra, bo też opcja ataku nie musi być konieczna. Skoczek na G4, on się tam czegoś boi. F3. No i zobaczcie, solidne centrum, tu się wszystko trzyma. Jeżeli nastąpi bicie, to odbiję sobie to pionkiem. A jeżeli nie, to zdobywam w bardzo sp prosty sposób pionka. Pionek więcej. Bez żadnego wysiłku to jest bardzo dużo. I zobaczcie, taki jeden ruch H4, który tak mógł przeciwnika nieco zmylić, już spowodował, że mamy świetną grę. Świetną. Pionek więcej wystarczy, myślę, że goniec Edwa, tak żeby druga wieża miała opcję. Musimy się liczyć z tym, że nastąpią wymiany. Ale skoczek zagrał ładnie. Tyle, że on chce wejść tu i mi zbić, więc G3 jest ruchem obowiązkowym. Nie wpuszczamy skoczka, bronimy ładnie pionka. Ten ruch też nie działa. C4 nie jest to według mnie dobre posunięcie. Z prostego powodu. To tego pionka po prostu atakuje. Zdwojenie wiesz, myślę, że spoko. Za chwilę H4, a może F4 grożą widły wtedy. No tak, tutaj przeciwnik raczej ma ciężko. W sumie można by było zagrać od razu F4. Zobaczcie, przeciwnik podstawia pionka. No to chyba brać jak dają prezenty, nie? Drugi pionek więcej, tak po prostu, i zawsze mogę sobie uciec. Też taka zasada może być ciekawa. Słuchajcie, jak zdobywamy coś, to niekoniecznie od razu musimy się cofać i defensywnie grać do końca partii, ale wziąć coś i wrócić, bo mógłbym wziąć tego pionka i prawdopodobnie byłoby ok. On by zagrał tu, ja muszę zagrać tak sobie, policzyć to wszystko, ale jak wrócę sobie kulturalnie, mam dwa pionki i nie muszę się w ogóle teraz martwić o nic. Znaczy, w sensie nie ma tutaj kontry. To jest dla mnie bardzo ważne. E, więc sobie wracam, i przeciwnik ma problem. Właśnie coś takiego bym polecał Wam, każdemu, żeby spróbować grać w taki sposób, że zdobędę coś i spokojnie, nie na siłę, żeby się nie nachapać. O, myślę, że to jest dobre słowo, takie trochę brzydkie, ale nie nachapać się w szachach. Dobry, dobry chyba tytuł będzie. Jak się nie nachapać w szachach? <grym> Bo to może uczyć nas, oczywiście F5, tutaj staramy się przeciwnika gnieść. To nas może nauczyć po prostu podejmowania dobrych decyzji. I tu kolejny pionek, zobaczcie, ale teraz to już kolejny pionek, to już jest czysta przyjemność. Trzeci pionek, pionki poblokowały czarnych, czarne figury. Tyle, no, wielkiej filozofii tutaj nie ma, zawsze to powtarzam szachy jak czasem no czasem po prostu szachy są proste co nie znaczy ja wiem że to jest poziom niski ja tego nie robię dla przyjemności swojej tylko oczywiście dla przyjemności widzów dla nauki i teraz tak jest tutaj atak skoczek broni no to wieża d7 z prostym atakiem zobaczymy jak się zachowa przeciwnik jeżeli takie posunięcie to ja już mam w zanadrzu na przykład ruch goniec d5 żeby tu związać próbować zbić Cały czas się pojawiają motywy. Tutaj też nie muszę jakoś szybko chyba grać. Grozi też bicie tutaj wieża i goniec. A teraz to nastąpiła po prostu podstawka, jak widzicie. Ale to też wynika już z tego, że powoli skubaliśmy przeciwnika i to się po prostu zaczyna sypać, nie? No i cóż, skoczek zagrał, no to wieża na D7 z powrotem. Szukamy słabych punktów. Myślę, że wieża E7 z tempem. Może być ruch F6 jak najbardziej. Prawdopodobnie dam szacha. Ewentualnie przerzucę sobie skoczka. Tu już jest temat otwarty w zależności co chcemy tutaj osiągnąć. Pamiętajmy, że nawet gdy możemy stracić też czujność, trzeba uważać, bo czasem są jakieś, jakieś proste pułapki ze strony czarnych, jakieś ostatnie szanse. No ale pamiętaj, drogi widzu, nie, na, nie próbuj się nachapać, jak już masz przewagę. Oczywiście ja tutaj podstawiam i może zbić. Stać, że tak powiem, nie na to. To jest taki nawyk już pójścia królem do góry. I teraz tak, ym, przerzut tędy, chyba tędy i coś w tym stylu. Skoczek, jak zagra na H5, to ja w ogóle jeszcze mu zagram E5. I skoczek już w ogóle nie będzie miał gdzie ruszać. Tutaj, no to król E3. No i skoczek też już nie ma gdzie ruszać. Prosty ruch E5 spowoduje, że będę tego skoczka mógł zbić. Nie wiem, jak można skoczkiem zagrać do rogu, chyba że to było jedyne pole. Jednakże w tym momencie nie było to jedyne pole. No i C4. Oczywiście mógłbym wstępem zbić, Tutaj jest wiele możliwości, ale to jest też taki nawyk po prostu. I E5. Chodzi mi o tego skoczka. B3. Tam pewnie będzie zagranie. No i tutaj konsumpcja. Konsumpcja. A jak tam królew 4 wystarczy. Jakiś taki ruch. No może być tam, jeszcze może coś pozbijać. No i tutaj jakaś wieża F7, myślę. To już przeciwnik gra chyba dla czystej przyjemności z przestawiania figur. Niektórzy też tak mają i trzeba to uszanować. No i tutaj wieża A7. Zdobywamy wieżę. Oczywiście jest szach. I nową partię sobie tutaj szukajmy. Mamy przeciwnika. Skoczek na F3. Myślę, że naturalnym podejściem będzie zagranie D5, tak jak większość osób. Masz możliwość zagrania pionkami centralnymi, a nie masz jakiegoś tam repertuaru debiutowego, ukształtowanego. To po prostu z tego korzystaj. No i piosunięcie E5. Zobaczcie, mamy obronę królewską indyjską odwróconym kolorem troszeczkę. Znaczy nie troszeczkę, no odwróconym kolorem, no. Skoczek F6 i jeszcze tempo mniej, bo białe zrobiły tutaj sobie roszadę. Ok, posunięcie B3. Goniec będzie planował takie zagranie. Myślę, że goniec D6. E, tak po prostu, żeby tutaj bronić. Po jakimś ruchu E4. A tutaj też się tego nie boimy, jak najbardziej. Jak on wymieni czarnopolowego gońca, to e, czarnymi jest super, jak najbardziej. Zbijemy, o nawet wrócił, zobaczcie, czyli stracił tempo. Dla nas to jest cudownie. Cudowna wiadomość i myślę, że takie proste zagranie. Czekamy na ruch h3, wrócimy sobie, zagramy hetman d7, a hetman d7 od razu i ruchu h3 już nie ma, o jak widzicie jest. Tyle, Tyle że jest strata pionka. No, ale to już przeciwnik chyba zagrał tak jakoś za szybko według mnie na pamięć. Plan jest prosty, skoczek g4, F, F5 E4, żeby tego skoczka wygonić, dać mata na H7. Aż takie łatwe to nie będzie, ale myślę, że po prostu ruch D4, skoczek zagra na C4. Goniec tu będzie to bronił. Dokładnie grozi ruch taki i skoczek znowu będzie musiał uciekać, możliwe, że A4 będzie. Jeżeli tak, to znaczy, że coś tam przeciwnik rozumie ze strategii. O, jak widać, chyba nie za bardzo mu to wyszło. No, ale tutaj ja się mówię, nie naśmiewam absolutnie, po prostu poziom jest jaki jest. No i teraz pokazuję wam, jak to łatwo wykorzystywać. No, te błędy przeciwników, skoczek po prostu. To jest motyw z królewsko-indyjskiej, tak? Właśnie warto grać, znać dużo motywów, żeby je wykorzystywać w różnych debiutach, w różnych konfiguracjach. No, może być ruch A4 a6, bicie, bicie, akcja może się przynieść też na drugie, na drugie skrzydło, mam możliwość fajnego zagrania skoczkiem na b4, to jest w ogóle dużo fajnych, dobrych możliwości, w tym wypadku pionek więcej, przeciwnik jest nieco przymrożony, no ciężko, wieża tutaj, Hetman tu bym grał na jego miejscu, próbował het, z Hetmanem coś zrobić, bo inaczej będzie piekielnie mu trudno grać te pozycje, Mało tego, ruch F5 już szykuje, po wybiciu wybije wieżą i tam będę chciał, no właśnie, od razu F5, będę chciał otwierać linię F, nie będę się tu nawet zastanawiał. Też możliwość była taka: oczywiście, jakbym grał tutaj z zawodnikiem, z arcymistrzem, to zapewne bym się zastanowił nad ruchem. Dobrze zagrał przeciwnik, no i to się chwali. Mogę to wybić, on to wybije i F4 mi się bardzo podoba. I myślę, że tak. Chociaż jak atakuje, to warto może Hetmana. Nie no, to sobie wróćmy Hetmanem, żeby było ciekawiej. Nie zawsze wszystko trzeba upraszczać, no ale uproszczenie myślę, że byłoby łatwe, byłoby spoko i działałoby bardzo dobrze. Tyle że tu przeciwnik też ma bardzo ciężko. Plan jest prosty. No właśnie, wybicie tu, wybicie tu. Prosty wjazd wieżą. Tu się na E5 trzyma. Jedyne co to pole się zrobiło dla skoczka, ale to jest tylko tyle. Gdy nacisk jest tak ogromny, no to przeciwnik może mieć duży problem. No tak, wzdwojenie wiesz. Odejście skoczkiem na przykład takie. Istnieje i tam będzie opcja bicia. W sumie za szybko zagrałem, ale też widzę, że mam bicie tu, on mi tu, ja mu tu. Ok, no i teraz co? Teraz mogę chyba tak. I tu się robi kolejny problem na C2. Niby tu się przeciwnik obronił od matu, matów, ale jednak nacisk jest ogromny. Nie ma za bardzo jak się bronić. No jeżeli wieża tutaj, to tu. Jeżeli z powrotem, to z powrotem. Tu strzałka? Możliwe. No ale to on ma problem. On musi się zastanawiać nad dalszymi posunięciami. No jednak podstawka, zobaczcie. Na F3. To też wynika z tego, że wieża chciała obronić pionkę zapewne, no i zapomniał gość zapewne o tym, że na F3 skoczek wisi. Jak skumulujemy figury i będziemy mocno naciskać. To prędzej czy później balonik może pęknąć i, i przeciwnika możemy po prostu. Próbować zwyczajnie ogrywać. Tutaj zagranie tu jest opcja bicia. No dobra. Jest figurka więcej, jest pięknie. Myślę, że. Hmm. W sumie to nie wiem. Bo mogę tak normalnie zagrać, poczekać na jego posunięcie. Tak, mogę też zagrać. A wrócę sobie skoczkiem. Dlaczego by nie? Oddam tupionka w razie czego. Bo e, bardzo chętnie właśnie tego też chciałem. I tu chyba mam wybicie, chociaż nie, jest z szachem. Odejście. Tak, tu jest bicie. Najpierw dwa jest bicie. Chodziło o to, żeby tego skoczka się pozbyć. Taka mała prowokacja powstała. No, jest szach, jasne. Cię bronimy. A tu jest jeszcze szach. Pytanie, czy tak działa? Tu dalej szacha chyba nie ma, tam są groźby. Dobra, G6 działa, bo zawsze można było się zasłonić. Po wybiciu jest mat na H2. Hetman H1. W zasadzie po Hetman H1 wymiana jest chyba najprostszą opcją. Jednakże no chyba najprostszą. No i tutaj dajemy matę. Ok, moi drodzy widzowie, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, jak mamy jakąś przewagę, nie starajmy się jej powiększać za wszelką cenę, bo przeciwnik może skontrować. Dzięki bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.